Cześć i czołem, moi kochani. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2. To jest 38 odcinek. Lekko tutaj chronologia jest zachwiana, bo 3 odcinki są jeszcze zaplanowane. A jutro, a dzisiaj albo wczoraj, bo dzisiaj mamy sobotę, pojawił się strumyk ZTS-a. Bo miałem ochotę zagrać w gierkę, miałem możliwość. Stół już jest na swoim, w miarę swoim miejscu, więc można było zrobić coś innego. I dlatego wczoraj był taki troszkę luźny strumyczek, a dzisiaj... No dzisiaj jedziemy znowu, tylko zastanawiam się, gdzie mam pojechać. A żeby było dobrze, bo chciałem się poruszać w stronę Niemcowni. Taki był plan, ale myślę, że może tak jak mamy zwiedzać, to przemęczę się i te puste palety zawiozę. Sheffield jeszcze jest, to jest fajne, fajna jeszcze rzecz, tylko wiecie co ja myślę? O, jeżdżę nie po Wielkiej Brytanii, ale może w drodze wyjątku to zrobimy, tylko zobaczę, słuchajcie, jedną rzecz ważną. Jak mój poziom spania? Ile mogę jechać? Czy mogę jechać bez spania? Bo może, jak jestem bardzo śpiący, to może się opłaca po prostu od razu pojechać tak gdzieś tam przez prom i tyle. Zobaczmy. Nie, jestem wyspany. Nie mam paliwa, ale jestem wyspany. Co oznacza? Że możemy sobie tą traskę walnąć. Wiecie, czym ją biorę? Biorę ją dla kasy po prostu. 17 tysięcy, dwa pójdą na to. Ja wiem, że pewnie w Wielkiej Brytanii potracę, ale kasę na mandaty. Ale no, biorąc pod uwagę mój stan finansów, to zaniechanie i niepojechanie w taką trasę, która da mi 17 tysięcy zysku, byłoby błędem. No i oczywiście póki jestem na świeżo, póki pamiętam. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. No to wydłużymy sobie teraz trasy do tych 850 km, żeby te zarobki można było robić troszkę dłuższe. Mam chyba odkryte wszystkie salony samochodowe, więc... Oho, świetnie. Dobry początek. Ale jak pamiętacie, albo nie, bo nie byliście na ostatnim live'ie, bo mówię, chronologia jest zaburzona, to spłaciłem też kredyt. Teraz mam tylko chyba z 12 tysięcy. Już jak powiem długu, więc jakoś to powoli idzie, powoli się rozwijamy. Mieliśmy ponad 30 tysięcy euro ostatnio. No więc staram się jakoś tą moją postać rozwijać. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Dzisiaj wieczorem podejrzewam, że wrócę troszkę do GTA. Fajnie byłoby tą fabułę zakończyć. Nie wiem, czy mi się to uda dzisiaj, ale zobaczymy. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Jedź prosto, a następnie skręć w lewo. To też będzie ciekawe z tego względu, że to będzie ładunek szybki, dostawa na czas. Więc trzeba będzie szybko jechać. Szkoda, że nie ma bonusu za prędkość, by się przydało. Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. No
No ale jedziemy. Gdzie ta stoi ciężarówka? To będzie raczej taka ciężka trasa, bo trochę trzeba pojeździć. No tutaj też zawsze, jeżeli chodzi o te budowy, to jest kłopot z przejechaniem. Kto tu postawił ten kontener? Słuchajcie, jak będę w tej Anglii, to chyba nie jest to rozsądne, ja wiem, ale będę chciał chyba sobie zmienić malowanie, bo to pomarańczowe tak mnie irytuje. Zobaczymy, jak będziemy stali z finansami. I ile jakieś takie w miarę porządne malowanie kosztuje. Nawet głupi kolor zmienić, to będzie już coś. Skręć w lewo. Skręć w prawo. Jedź prosto. Średnio prosto stoimy, ale to nic. Ważne, żeby się kręciło, ważne, żeby jechać. Słuchajcie, zobaczę jedną rzecz. Czy na pewno się nagrywam? No tak, jest 6 minut nagrania, jedziemy. Dobra. Przygotuj się do skrętu w lewo. Jak widać, dystans mam spory, z tym, że to też nie jest tak do końca, bo takiej czysto trasy jest jakieś 450 km, więc... O, jeszcze kolizja, świetnie. A też chcę i myślę, że muszę sobie te trasy wydłużyć, bo mam już teraz bardzo mało wybór, nie? Mam dwie strony zleceń na przykład i to jest malutko. To nie pozwala mi fajnych tras robić. A myślę, że też wy się nie obrazicie, jak czasem ten odcinek nie będzie trwał 30 minut, a 45, to też się chyba nic złego nie stanie, nie? No, a zawsze mam z tym zakrętem kłopot. Jeżdżę jak głupek. Zakręt zawsze ścinam. Jak widzicie, delikatnie inne ustawienie stołu, bo tutaj trochę przestawiamy, jeszcze będę musiał dzisiaj w jednym miejscu poprawić sufit i dotrzeć, także wszystko jeszcze już się kończy. Tam domalowaliśmy jeszcze gdzieś tam przy płytkach takie pierdółki, żeby już zakończyć ten remoncik. Dobra, teraz się rozpędzamy i postaramy się jakąś fajną prędkość przelotową osiągnąć. Tutaj myślę, będziemy mieli jakieś 300 km drogi. No i jak to będzie autostrada, chyba będzie, to powinno pójść przyjemnie. Tylko muszę pamiętać, żeby paliwko. Chociaż mam ten dystans, jeszcze mogę zrobić spory. Muszę pamiętać, żeby jednak do ETS-a w okularach siadać, bo jestem ślepy.
Za ile mamy skonko? Ach, to spokojnie. Damy radę. Tutaj trzeba zwolnić, bo z tego co pamiętam zawsze przy... Albo z reguły przy autostradach jest fotoradar. To trzeba być mną. Czy dobrze, że tylko 200 fotoradar, nie? Ale... W ogóle to muszę zobaczyć moich pracowników kochanych. Czy oni już coś tam ciekawego zarabiają? Bo wiem, że dwóch pracowników to już podchodziło pod 3000. Więc spoko, ale dwóch to było nowiutkich. Tak, mam jeden garaż na maksa rozwinięty. Tylko się rozpędźmy, zaraz to sprawdzimy. O, przychód właśnie, jeden pracownik, to nowy, stary. O, to jest Halina P, to jest mój nowy pracownik. Już 1800, świetnie. Tylko, że z tym ładunkiem nie jestem w stanie się rozpędzić bardziej. Trzeba z górki liczyć na to, że z górki będzie. To może być ładne ujęcie, sprawdźmy. To będzie ładne, jak będę z drugiej strony mostu. To jedźmy. Myślę, że tutaj będzie ok. Paparazzi. No to oświetlenie będzie takie trochę lipne, ale... Nie wiem właśnie, czy tak, czy z mostem. Może z mostem, ale nie wiem. Chyba okej. Okay. Słuchajcie, miniaturki same się nie zrobią, a jednak myślę, że fajne, jak za każdym razem jest troszkę inna miniaturka. I prędkość 120 myślę, że jest optymalna. To i tak nie jest z górki, więc ja bardziej nie przyspieszę. Obliczanie nowej trasy. Gdybym tylko walnął w barierkę, to bym to zostawił, ale jedź bezpiecznie. W takiej sytuacji nie mogłem. Czyli patrzcie, jak bardzo ten ładunek przeciąża. No cóż. No cóż, no cóż, no cóż. Czasem tak jest, że człowiek się zamyśli. Efekt sami widzicie.
tak spokojny. Czuć jednak teraz, jak tak sobie skręcam, to czuć, że przeważa strasznie. Ten ładunek, no trzeba jechać ostrożniej. Dlatego właśnie jadę po pasie awaryjnym, nie? Żeby było ostrożniej. Jedź prosto. Odense. No w Odense chyba jakiś piłkarz grał. To jest duńskie miasto, to ma jakiś bramkarz nasz. On Onyszko się nazywał chyba? Nie wiem, to już w moim wieku już pamięć nie daje. Jednak jest spory ładunek, tak? Dobra, gotowo. 23 tony, takie długie, nieustawne, to robi swoje niestety. Głównie muszę chyba na tych wirażach tutaj uważać, bo na prostej drodze jest gorzej. Ale cieszy mnie to, że wczoraj w streamie był ten live, bo tak poczułem się troszkę jak dawniej. Odzwyczaiłem się od tego streamowania, od interakcji z wami. Gdzie mnie tu wjeżdżasz? No co za koleś. Dobrze, tylko przyczepa, nie ładunek. Puszcz to łajzę. Dobra, na razie jest okej. Skręć lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Kilometry powoli, ale lecą. No, cieszy mnie ta kasa, bo to będzie znowu 17 tysięcy do przodu, tak? Wiadomo, że pewno zejdzie mi kredyt, jak będę robił przeprawę. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Ale mimo wszystko powinniśmy dojść z jakimś tam ładnym wynikiem finansowym. A też po tej trasie będę w stanie już sobie zwiększyć level, więc i trasa powrotna z UK będzie, Sheffield bodajże, będzie już dłuższa. Co też jest nie lada uciechą w sumie dla mnie. Jeszcze kurde, właśnie patrzę na ten sufit, bo jeszcze muszę zdjąć żerandol i podleczyć w jednym miejscu. I pomalować od nas. Zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Musiałem tak raptownie zwolnić, bo bym wyskoczył. Znowu wchodzę na rondo na ręcznym, no ale co zrobić? Lepsze to niż wypadek, nie? Daleko mam jeszcze, zobaczmy. A, już dojeżdżam tak naprawdę. Przecież większość trasy zrobiona. Zobaczmy jeszcze jedną, słuchajcie, rzecz. Miałem zobaczyć tych moich pracowników. No teraz Benjamin trochę dał ciałka, ale już Amy i Halina naprawdę zarabiają przyzwoite pieniążki. Jakby taki poziom utrzymały, to już jest 5.
8,5 tysiąca, powiedzmy, tak? 9 tysięcy, więc już są naprawdę takie zarobki, które pokrywały moje mandaty. Zazwyczaj. Więc to już naprawdę jest fajna, fajna sprawa. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Naczepa Zjedź już. prosto. Dobry, tylko naczepa. Naczepa nie jest moja, tylko sąsiada, więc spoko. Znowu jakieś mandaty, tak? Dziękuję wam bardzo. Jedź prosto. Dziękuję, gro. Chociaż nie 5K euro, nie? Przygotuj się do skrętu w lewo. Tutaj ciągle te straże pożarne jeżdżą. A następnie skręć w lewo. Skręć w lewo, a następnie jedź dalej prosto. Przeliczam trasę. Aha, źle pojechałem, Skręć nowej świetnie. trasy. Przemysł tam. Zawróć, kiedy będzie to możliwe. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo, a następnie jedź dalej prosto. I zamknę balkon, bo z nieba leci żar. Ale to podczas przeprawy, jak będzie nam się ekran ładował. Mam oś 6300, jak dojadę, ciekawe ile będzie. W porządku, znaleźliśmy tę trasę. Ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. Słuchajcie, zobaczcie, nie jest mi tak źle. Czy tu jechać teraz? Tak, i muszę teraz po tej złej stronie jechać. Skręć w prawo. No nic, trudno, jedziemy. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Ta naczepa to mnie nie lubi, bez kitu. Jak to dobrze, że ona nie jest moja. Więc wydłużymy sobie trasy, też pewnie automatycznie wydłużymy jej odcinki. Może spłacimy jakiś kredyt?
Jestem w ogóle ciekawy, czy to wszystkie moje raty już zeszły, czy jeszcze jakaś część została. Zobaczmy. Mój kierowcy co robią? Dwóch jedzie, dwóch odpoczywa. A bank. Jeden z tych może sobie spłacimy, chociaż no w tej chwili mamy 10 tysięcy raty. To już nie jest tak duże jak na początku, że było 15. To będzie łatwo mi będzie spłacić w miarę. No i te tak naprawdę. Potrzebuję powiedzmy jakieś 50 tysięcy odłożyć, żeby jeszcze kilka tych kredytów, które może i mnie męczą, sobie pospłacać. No dobrze, nie jest to źle. Jakoś mnie w tej chwili te ograniczenia prędkości nie interesują. Trzeba dojechać, po prostu nie lubię Anglii. Po prostu jej nie lubię. Do jazdy oczywiście tutaj. Serpentynki to jest słabe. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Kędziorek do mnie pisze i cieszę się bardzo, kędziorku, ale ja teraz nagrywam odcinek. Ja ci napiszę mu, bo... Ach, minusik wszedł, ale malutki. Czyli te raty się jakby równo nie spłacają, że ile jakby w różnych porach dnia. Zawsze mi się wydawało, że to jest zawsze o tej samej porze, ale widać nie. Podejrzewam, że liczy się czas, czy tam godzina, o której tą pożyczkę zaciągnąłeś. Aha, świetnie. Zapomniałem, że jestem w Anglii. Dlatego właśnie nie lubię. Jeszcze z tym ładunkiem, z 20 chyba 7 talami się go spędzać, tragedia.
Patrzę, nawet mimo, że jestem chyba trochę z górki, to nie mogę się rozpędzić, nie? Albo rozpędzam się bardzo wolno. No, z takim ciężkim ładunkiem ja mam chyba 490 koni w tej ciężarówce, więc to nie jest dużo, nie? Tu mamy chwilę z górki, niby się można cieszyć, ale nie, bo zaraz mamy zakręt. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. No ale może jak jest autostrada, to może będzie możliwość szybszej jazdy. Tragedia z tym rozpędzaniem się. Dlatego słuchajcie, trzeba zawsze dwa razy myśleć, czy można taki ciężki ładunek przewieźć. No jeżeli chodzi o komfort, to mogę te plastiki brać, byłoby nie dużo taniej. Albo inaczej, nie dużo mniejsze za łabeka. Byłoby przyjemniej, ale nie mam w sumie Anglii odkrytej w ogóle, więc taka trasa nie będzie zła. Pozytyw jest taki, że już zobaczcie, kończę tak naprawdę. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Prędkość się robi przyzwoita. No i z pozytywów bardzo fajnie, że jest pusta droga i mogę po prostu jechać. No cóż, to był mój błąd, więc nie będę tego zmieniał. Mogę jechać nadal, a to, że jestem głupcas, no to... A następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. To już moja wina. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Ale tak naprawdę zamiast kupić malowanie, to będę teraz naprawiał ciężarówkę, nie? Ale poszukamy serwisu, zobaczymy. Za tą naprawę teraz ile ja zapłacę? 10 tysięcy pewno. No właśnie, 10. To już mi na malowanie na pewno nie starczy. Smuteczek. Jakoś to Sheffield nie jest dla mnie łaskawe, słuchajcie. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo.
Skręć w lewo. No. Jedźcie, kochani, jedźcie. To będzie chyba jakiś kamieniołom ten ładunek. Ja znowu po złej stronie jadę. Boże. Ale tu się ciężko jeździ bez kitu, to ja muszę jechać wolniej. 50 na godzinę to max. Przecież zaraz się wywalę znowu. Dobra, przyspieszę teraz. Się ja nie wiem, kto pokrafił te drogi w Wielkiej Brytanii, naprawdę. Oni nie mają chyba w ogóle wyobrażenia tego, że ja będę jechał. Benjamin. Ależ kasę przyniósł, byku. No i jestem content z twojego zachowania. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. Ależ nie byłem dawno w kopalni. Kopalnia to był początek ETS-a, nie? No ale to chyba w tej pierwszej misji wyjeżdżamy z kopalni. Dobra, to jest zakończone, słuchajcie. Wbiję sobie tylko ten levelik, a już myślę, że ewentualny serwis, ewentualne malowanie, to już się zrobi na kolejnym odcineczku. Trasa 850, ok. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczymy się jutro. Pa, pa i cześć. Yeah!